Witajcie, przywiozłem paliwo na pole. Zaraz wsiadam w czerwoną i zakładam do niej ciężką bronę, także będę cisnął tutaj. Będę cisnął tutaj po polu. Jarek tam już żółtą jedzie, jak tutaj widzicie. Idzie ta robota cały czas do przodu. No parę dni takich filmów, no bo to nam zajmuje czasu, ale to nie chodzi o to, bo widzicie, że to wszystko jest na żywo. To nie jest takie, że to się raz to. Tak jak po prostu już to zrobimy i niedługo, słuchajcie, jeszcze siew będzie w tym tygodniu, jak zdążymy, myślę. Gadałem z Robertem, dzisiaj go wziąłem na pole, tam i przy okazji poukładał biegi w tej czerwonej 60, bo się tam coś porobiło z zamkami. A ja sobie z tym rady nie mogłem dać i przy okazji powiedział mi, że pożyczy siewnik, więc będę mógł tutaj siać, albo ja, albo Jarek, zobaczymy, który z nas, i posiejemy to. Tutaj widzicie, już mielone wszędzie idzie. O, tam Jarek coś znalazł chyba, idę zobaczyć. No w każdym razie przejadę to wszystko broną ciężką i będzie zaraz siewnik. Także wezmę Roberta 60, jego siewnik, i sprawdzimy co i jak. A tymczasem, co znalazłeś? Ale wielka, uszkodzona? No nie no, jeszcze coś tam żyje trochę. Od czasu do czasu się rusza. Ale dostała. Ale wielkie ropuszysko. No, tam cały tył ogarnięty. Tam przy tym? Tam sam koniec, nie? Super. Cała jest zjeżdżona. Ale kurczę, od razu inna robota jest przy klapie zamkniętej, powiem ci. I to widać. Ale tam ten prawy ruch przechodzi tak organem wierzyć. Tak? A nie da rady tym to zmielić na dwa razy? Za dużo tego, 60 ma za ciężko. Aha. Szkoda ją męczyć. Dobra, to wiesz co? Podjedź, nalejemy paliwa, bo przywiozłem. Ja jadę, zaleję paliwa do czerwonej, zakładam ten, ciężką bronę i przyjeżdżam. Wszystko co zrobione. Ja nie wiem skąd tego dziadostwa się tyle bierze, wiesz? Tak się znasz, jak pan po tym pojeździ, czy się nie zrobią takie kupy znowu. Aha, żeby to po prostu poczekać, żeby to co, wyschło czy co, czy jak? To chyba tak, albo to najlepiej od razu zaorać. Na płytko to nie zrobić chociaż tam. Tak jak się to pojedzie, to zaraz takie odstępy jak się. No może tak być, no bo to pozbiera, nie? Wszystko wygrzebie. Nie wiem, czy tu się załadować jeszcze. Nie wiem, no kurde. Trzeba by to można spróbować, no. Tu nie pamiętam tych drzew. W tym kawałku. Chyba to pola leży. Tak, bo tutaj to co tam puściłem ostatnio. Dobra, chodź, podjedziemy po ten. Dobra. No i rzeczywiście, kurczę, bo jakby to wszystko tą ciężką broną to zagrabi to już nie jest zielsko, no. Resztki w każdym razie, które tutaj są. No i dobrze by było rzeczywiście najpierw to, kurczę, żeby to albo zaorać, bo siewnik to się zapcha po tym zielsku, więc to odpada. Dobra, najpierw pojadę w każdym razie tutaj, zobaczę przez to, a z tej strony przejadę się raz i zobaczymy efekt jaki będzie. Jeżeli to będzie taki efekt zadowalający, czyli na przykład bym pozbierał nawet to wszystko zielone, no to podniosę dopiero bronę ciężką tam na końcu i tam po prostu to wszystko podniosę i kita dalej. Także to w ten sposób. No i co? No bo to na pewno to pozbiera, to jest sieczka po prostu totalna, więc... Ale zobaczcie, jest ta sieczka i tu pod spodem jest wilgoć, także to
kurczę, trzyma tą wilgoć. Takie coś. Dobra rzecz. No w każdym razie zobaczymy, zaraz pójdę po co? Po czerwoną. I ten, jedziemy z koksem. Ja zacznę po prostu stąd. Tutaj ten kawałek nie, bo ona jest za szeroka, ta brona. To jest tylko tak, żeby te chwasty po prostu skasować i one będą męczone, aż się całkiem zmęczą i przestanie tu cokolwiek rosnąć, co nie będziemy chcieli. I tyle. Idę jeszcze tam, zobaczę. No, w każdym razie co? Słuchajcie, wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że włączę film, ten, który jest dla wspierających. Włączę wam, żeby pokazać, że warto zaprosić do takiej współpracy. No i sami zobaczycie, no. O, masz silos. Widzicie? Takie kamienie. Kamienie. Ruda, no. Było całe. Jest pomielone. No, bocianów nie widzę, nie wiem czemu. Może i dobrze byłoby to zaorać, rzeczywiście. Na płytko, ale zaorać. No po takiej rąbance to te chwasty się nie odbudują. A tym bardziej, że zobaczcie, ona to po prostu wyrywa, rąbie z korzeniami wszystko. Skakuje, czasami trafi jakąś rudę. O, zobaczcie. No to już jest trafione, rozerwane, także dla mnie to nie jest żaden problem, a jak patrzyłem pod podem ostatnio, noże nawet nie ruszone. A przypominam, że one są wszystkie tutaj nowe. No i to w razie czego, w każdym razie jakbym to zielsko wszystkie tu pozbierał, to sobie będę tutaj po prostu zajeżdżał i tutaj to zostawiał, bo tu mówię, no to ani to uprawić w tej chwili, ani nic. Maszyna jest kosmos.
wiem, że to powoli się tym robi, ale powiem wam szczerze, że zarąbista. Będziemy zaraz lać paliwo. Jarek tutaj tylko podjedzie. Ja wyciągnę za ten czas sprzęt. No to tu jest więcej paliwa, damy mu to. Lejek. Ale musi kapać, no bo co? Ja zobaczę, czy mam jakąś szmatę. No słuchajcie, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Pojechałem po tą ciężką bronę, ale przecież zapomniałem, że tam mi się ucho to urwało. No i no nie wezmę jej po prostu, bo mi się rozleci po drodze. Jest to niebezpieczne. Nie wiem, jeszcze zobaczę, po prostu najlepiej przyjrzę się. Ale przyszedłem tutaj jeszcze do Jarka zobaczyć, jakiemu tutaj robota idzie. No i oczywiście wezmę jeszcze, może to pospawam i przyjadę później, bo Jarek zaraz będzie jechał do roboty, do swojej właściwej, więc krótko mówiąc, tu wygolił, wymielił. Krótko mówiąc, ja w tym momencie przejmę 60 żółtą. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Kurde, tego zielska. Idę zobaczyć, co on tam robi, ale zobaczcie tutaj, a zobaczcie tutaj, no. No i suche, to już wysycha w moment. Idę zaraz, zobaczymy, co to będzie. No i się w tym tygodniu, jak dobrze pójdzie. Oj, byłoby super. No widzicie, tak już wygląda dzisiaj. Tam jest ta część zrobiona, tu zostało jeszcze tylko to zielsko. Tutaj trzeba będzie uważać tylko na takie o pniaczyska, bo te są suche. I tu jest jeszcze, nie wiem, ze dwa, może trzy. Także to jest to wszystko, co tutaj by było, ale to je widać z traktora, więc tutaj nie pojedzie maszyna. O, widzicie? Tutaj były jakieś pniaki. No to glebogryzarka je po prostu wyrzuca, no, wyskakują. Także to już jest popruchniałe wszystko. To samo tu. Widzicie, to tylko po prostu trzeba będzie przejechać, pozbierać. O, tutaj Jarek też wyrzucił jakieś tam to, co znalazł. Tu widzicie, to samo. Do zbierania. Nic więcej. O. Tutaj ta brzoza, co się przewróciła, trzeba ją, kurczę, blade posprzątać. Także tu wezmę piłę, przyczepę, tylko też na przyczepę muszę jeszcze posprzątać, bo na przyczepie jest pełno tego. No idę zobaczyć tam na koniec działki, jak to wygląda, bo Jarek mówił coś, że tam za wielkie chaszcze i nie pojedzie maszyna ten tam, że to się, nie wiem, czy zapycha, czy grzebie, czy po prostu nic nie łapie, nie wiem. O, widzicie, tak wygląda. Tak wygląda po prostu przejazd po glebogryzarce. Te pniaki po prostu, no mówię, to jest wszystko do skasowania. I tyle, także tutaj tylko to pozbierać. O, tu jeszcze jakiś pniaczek widzę. No, ominięte. To trzeba będzie wyjąć, tak, żeśmy rozmawiali przed chwilą z Jarkiem, że weźmiemy pług
i pługiem wydłubiemy te pniaki. Tutaj wszystko ładnie porobione. O, proszę, jak czysto, pięknie. No szkoda, że nie mogłem zaczepić tej maszyny, tej, jak ona się nazywa. Ludzie. No za gorąco dla mnie, nie mogę się skupić. Brony ciężkiej. No i tu jest ten kawałek, o którym Jarek mówił, że nie da rady tutaj. No ale tu już całkiem ładnie. Całkiem elegancko to wygląda. Tam fajnie, bo przejechał. Jest już czysto. Tu czysto. W sumie niewiele zostało. Trzeba zapinać maszynę i kita w pole. Nie ma żartów. No i przyczepa, i to przede wszystkim pozbierać. Jest jeszcze taki, słuchajcie, pomysł, żeby wziąć te w rębak po prostu wrzucić i to po prostu rozsypać tutaj na polu i tyle, no. To próchnica i ten. I tyle. Tutaj widać, że było klapa otwarta i zupełnie inna robota. Też jest dobrze, bo to pomieliło wszystko, co było do zmielenia. O, tutaj się w tym miejscu kiedyś zagrzebałem, ale zobaczcie. Rowy oczyszczone i ciągnik jedzie normalnie. Podstawa, no tu rzeczywiście jest problem. Trzeba to wziąć orkanem jeszcze, potraktować. Wziąłem wał, bo pożyczyłem Andrzejowi. To już mi to oddał, także ja może zobaczymy, że rzeczywiście, cholera, trzeba to jakoś poukładać, bo jeszcze ta właśnie, ta inna robota, zobaczcie, jak tu pięknie, kurczę blade, tutaj to już dosłownie podsiewnik. Elegancko. Tutaj to już jest super zrobione. No i co, od razu wiadomo, słuchajcie, gdzie podjechać, które krzaki po prostu wyrwać stąd, co zrobić, o tu jest ta, widzę, że to już Jarek mówił właśnie, że wyciągnął, to ona jest spróchniała, całkiem truchło takie z tej brzozy. No i tutaj jesteśmy już na końcu działki, też to wszystko ładnie tutaj objechał. Ten kawałek muszę tylko tutaj jeszcze raz, bo on był robiony tym orkanem, ale jak to było, kurczę, czy broną był robiony, już nie pamiętam. No w każdym razie tak to wygląda, tu widzicie ślady jeleni, także zwierzyny tutaj nie brakuje. Tu dzik, tu też jakiś jeleń chyba, albo dzik, nie wiem, nie, dzik to był, tutaj jeszcze dzik. No ale bardzo ładna robota. Trzeba tylko no, przyczepę zaczepić, nie ma żartów, żeby to wszystko pozbierać. To jak tylko ogarnę temat, to jeszcze się zaczepi przyczepę do czerwonej. Pozbiera to wszystko, co tutaj jest do zebrania. A żółtą po prostu do rębaka. Ale bardzo ładna robota, naprawdę super temat. No i pole zaczyna wyglądać jak pole, a nie jak jakieś takie chaszczowisko, czy jak to się nazywa. Dobra, widzicie, co się dzieje. Następny film, mam nadzieję, że już będzie zbronowania tego pola, a po tym to już będzie siewnik. Także zobaczymy. Pogoda, no nie dla mnie pogoda absolutnie, to wam powiem szczerze. Bo takie, jak się żar z nieba leje, to ja nie mogę tego po prostu znieść. To nie dla mnie rzeczy. Więc wolę, jak jest pochmurno, to jest tak fajnie, wtedy jest jak oddychać. Świeże powietrze, fajne. No i ten, albo po burzy zaraz też jest super. Także takie coś. No i tu, no zobaczcie, no po prostu piękna robota jest. I jak przejedziemy przyczepą, to nie tylko te gałęzie się pozbiera, ale i też pozbiera się rudę, która powyłaziła. No, a na jesień zabierzemy się za drzewo. Wszystko, co tu jest, zniknie.
tak to będzie wyglądało. Ale super robota, po prostu ja jestem naprawdę przeszczęśliwy, jeśli chodzi o to. Dobra, tyle na dzisiaj. Następna robota to już będzie z ciężką wroną i szykowanie pod siew, a następnie siew gorczycy, że w to pójdzie. Zobaczymy jeszcze, czy to zielsko będzie do przeorania. Później się śmieci będzie zbierało. Czy będzie zielsko do przeorania, czy będzie, czy rzeczywiście wrona ciężka, to wyczeszę i zostawi glebę. Sprawdzimy, jak będzie szło. Jeżeli to będzie szło dosyć lipnie, to pójdzie pod pług na szybko, a to, co jest z tej strony, to na pewno idzie pod bronę i od razu siew. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!